Witam serdecznie, nazywam się Anita Gołębiewska i zarządzam ogólnopolską siecią certyfikowanych biur rachunkowych współpracujących z mBankiem. Misją naszej sieci jest wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu działalności. W dniu dzisiejszym na spotkaniu będziemy rozmawiali o reorganizacji działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Moim gościem jest Samir Kajali, doradca podatkowy. Witam Cię serdecznie, Samir. Witam serdecznie, Anita, witam serdecznie, Szanowni Państwo. W 2021 roku większość przedsiębiorców zaczęło zastanawiać się nad tym, czy obecna forma prowadzenia firmy jest odpowiednia, czy też wziąć pod uwagę możliwość przekształcenia działalności w spółkę z o.o., ponieważ można tam nie płacić ZUS-ów i można płacić znacznie niższy, bo 9% podatek dochodowy. Samir, powiedz nam, jak to wygląda z Twojej strony? To znaczy, powiem w ten sposób. Oczywiście każda forma prawna prowadzenia działalności ma swoje plusy i minusy. Niewątpliwie prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ma bardzo dużo plusów i bardzo dużo minusów, ale sytuacja również wygląda podobnie w przypadku spółki. Niektórzy przedsiębiorcy są sfokusowani na zaletach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, no nie dostrzegając jednak pewnych jej wad. A trzeba sobie to powiedzieć na początku i uczciwie, że spółka z o.o. nie jest dla każdego. Są pewne cechy prawne, podatkowe, formalne, jakieś majątkowe, czy nawet charakterologiczne, które nie każdego człowieka, każdego przedsiębiorcę uprawniają do prowadzenia działalności w tej formie. Więc każde takie zreorganizowanie swojego biznesu, moim zdaniem, należy poprzedzić taką rzetelną i rzeczową analizą, żebyśmy nie wpadli w taką myślową pułapkę, że spółka z o.o. jest super, że nie ma żadnych wad i jest absolutnie dla każdego. Nie działa to tak prosto. Tak więc skąd się wzięły takie komentarze, że prowadzenie spółki z o.o. jest lepszym rozwiązaniem? Ja bym powiedział w ten sposób. Ludzie, którzy takie komentarze głoszą, najczęściej akcentują wyłącznie zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście takich zalet jest bardzo dużo. Ja myślę, że w toku tej rozmowy będziemy sobie je w poszczególny sposób omawiać. Natomiast spółka z o.o. również wiąże się z pewnymi wadami, z pewnymi obciążeniami. Tam mamy takie kwestie jak pełna księgowość, papiery muszą być bardziej uporządkowane. Spółki z o.o. niekoniecznie są najlepszą formą do prowadzenia takiego bardzo małego biznesu, więc ja myślę, że podczas tej dzisiejszej rozmowy będziemy sobie mówili o zaletach i wadach zarówno JDG, jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki, no i to wszystko nam mniej więcej się jakoś tam ułoży. Dobrze, a jeśli teraz prowadzimy firmę w formie działalności gospodarczej, to czego nam będzie brakowało, jak zmienimy ją na spółkę z o.o.? Tak, i tutaj bardzo dobre pytanie, Anita, dziękuję za to pytanie. I tutaj zacznijmy od samego początku, czyli jakie są plusy jednoosobowej działalności gospodarczej, bo niewątpliwie takie istnieją. Ogromnym plusem jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo szybkie i dosyć rozsądne cenowo założenie takiej działalności, co to znaczy. Samą działalność gospodarczą możemy założyć przez internet, drogą elektroniczną, trwa to dosłownie kilka minut i jest to nieodpłatne. Bardzo często przedsiębiorcy zakładają działalność gospodarczą w mBanku lub w biurze rachunkowym współpracującym z mBankiem, bo też warto wskazać, że dla kogoś, kto tego nigdy nie robił, założenie takiej działalności może nie być takie proste, a wykwalifikowani pracownicy mBanku czy współpracujących z mBankiem biur rachunkowych z pewnością taki proces mają dobrze, powiedzmy, ogarnięty, mówiąc kolokwialnie. Więc szybkość założenia działalności jednoosobowej jest niewątpliwym atutem. Niskie koszty, bo tak naprawdę są one praktycznie, po prostu nie ma tych kosztów na gruncie urzędowym i to są te podstawowe zalety. Szybkość podejmowania decyzji, ja to zawsze akcentuję, ale Szanowni Państwo, jeżeli prowadzimy działalność w formie spółki z o.o. i chcemy, żeby nasza spółka rozwinęła obszary, w których działa, na przykład otworzyła nowy oddział, podjęła jakąś współpracę, wzięła leasing czy kredyt, no to wymaga to często bardzo skomplikowanych uchwał, które trzeba sporządzić przy wykorzystaniu jakiejś kancelarii prawnej, następnie podjąć takie uchwały, protokołować w odpowiedni sposób. W przypadku JDG jest to dużo prostsze. Dlaczego? No bo wyobraźmy sobie, że taki przedsiębiorca jednoosobowy idzie ulicą i wpadł na jakiś genialny pomysł. Na przykład, że otworzy oddział swojego biznesu w innym mieście. I on praktycznie już za sekundę ten pomysł może realizować. Wynajmuje lokal w innym mieście, on to realizuje. Nie musi w żaden formalny sposób tego swojego pomysłu obudowywać. Więc elastyczność i szybkość w podejmowaniu decyzji jest niewątpliwie ogromną zaletą jednoosobowej działalności gospodarczej i warto również o tym powiedzieć, no jednak jednokrotne opodatkowanie. My z pewnością w dalszym toku tej rozmowy powiemy sobie o składkach zdrowotnych, które od tego roku bardzo mocno wzrosły, natomiast opodatkowanie podatkiem dochodowym jest cały czas jedno
dwukrotne. Oznacza to, że przedsiębiorca płaci podatek dochodowy tylko raz. Tutaj oczywiście mamy do dyspozycji różne formy opodatkowania. Skalę podatkową, którą bardzo często wybierają przedsiębiorcy mający dzieci czy współmałżonka, może być podatek liniowy, który dotychczas był dedykowany raczej dla klientów, którzy osiągali troszeczkę być może wyższe dochody. Mamy wreszcie ryczałt ewidencjonowany, czyli bardzo prostą formę rozliczeń, w której co prawda nie rozpoznajemy kosztów podatkowych, ale stawka ryczałtu jest generalnie dosyć niewysoka, bardzo często wynosi 8,5%. No i mamy wreszcie kartę podatkową, która co prawda rzeczywiście już chyba nam będzie powoli umierać śmiercią naturalną w roku 2022, tylko na zasadzie zachowania praw nabytych taka karta podatkowa funkcjonuje, czyli nowi przedsiębiorcy, szanowni Państwo, już na taką kartę podatkową wejść nie mogą, mogą być na niej tylko te osoby, które były dotychczas, no i mówiąc kolokwialnie, nie wypadły z tej karty, bo też pewne zawody, na przykład medyczne, od tego roku na karcie być nie mogą. Także zalet jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo dużo. Dobrze, znamy już zalety, a jeśli chodzi o wady, jakie mógłbyś powiedzieć takie podstawowe problemy, które mogą być związane z tym, że jednak prowadzimy działalność gospodarczą, a nie spółkę? Szanowni Państwo, no w życiu zawsze coś za coś. Skoro mamy tyle zalet jednoosobowej działalności gospodarczej, które przed chwilą w takim dosyć szybkim, telegraficznym ujęciu sobie omówiliśmy, no to przypatrzmy się teraz rzeczywiście wadom. Szanowni Państwo, największą wadą jednoosobowej działalności gospodarczej jest nieograniczone ryzyko prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niektórzy przedsiębiorcy, z którymi rozmawiam, mają takie myślenie na zasadzie: to jestem ja, Jan Kowalski, a to jest moja firma. Oni to oddzielają w jakiejś takiej sferze. Oczywiście można to oddzielić na zasadzie: tutaj mieszkam, tutaj realizuję jakieś takie czynności domowe, a tutaj pracuję, to jest moja firma, moi pracownicy, moje składniki majątku gospodarcze. Ale szanowni Państwo, taki podział nie działa w momencie, gdy ponosimy jakieś problemy, gdy wpadamy w jakieś problemy prawne czy finansowe związane z działalnością gospodarczą. Dlaczego? Bo wyobraźmy sobie sytuację, że prowadząc działalność gospodarczą, no, spotykają nas pewne problemy prawne czy finansowe. Nie możemy zapłacić kontrahentom, bo nie mamy pieniędzy, bo nam ktoś nie płaci. Nie możemy zapłacić pracownikom, może ktoś nas pozwie, że wykonaliśmy usługę w jakiś niewłaściwy sposób, może musimy zapłacić jakieś odszkodowanie. I w tym momencie, szanowni Państwo, obie te nasze sfery, sfera osobista i sfera gospodarcza, zlewają się w jedną całość, bo nasz majątek osobisty również może podlegać egzekucji w związku z problemami prawnymi czy finansowymi, które powstaną na gruncie prowadzonej działalności gospodarczej. Także jednoosobowa działalność gospodarcza na pewno nie jest najlepszym wyborem dla osób, które prowadzą biznes, który z definicji jest biznesem pewnego wyższego ryzyka, na przykład usługi transportowe czy usługi budowlane. Więc to są największe wady jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli tak naprawdę odpowiedzialność całym osobistym majątkiem za zobowiązania prawne czy finansowe, które powstaną w związku z prowadzeniem tejże działalności gospodarczej. To jest bardzo ważne, ta kwestia związana właśnie z odpowiedzialnością i z ryzykiem. A w przypadku, gdybyśmy planowali rozwijać naszą działalność gospodarczą i chcielibyśmy pozyskać inwestora, jak będzie wtedy? Tak, to jest kolejny problem, który przy jednoosobowej działalności gospodarczej niestety nam się pojawia. Oczywiście nie mówię o sytuacji, gdy chcemy rozwinąć swój biznes, potrzebujemy jakąś kwotę pieniężną, gdzie możemy tą kwotę uzyskać na przykład w banku czy pożyczyć od rodziny. O takiej sytuacji nie mówię, ale mówię o sytuacji, gdy chcemy pozyskać zewnętrznego inwestora. Szanowni Państwo, bardzo często rozmawiam z ludźmi, często są to młodzi ludzie działający w branży na przykład informatycznej, którzy tworzą jakąś bardzo innowacyjną aplikację na komórki. I to są pewne biznesy wysokiego ryzyka, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli im się to uda, jeżeli, mówiąc kolokwialnie, rynek kupi ich pomysł, to ta ich firma może bardzo szybko urosnąć do bardzo dużych rozmiarów. Natomiast jeżeli im się to nie uda, no to poświęcili przez rok wszystkie noce i weekendy nad pewną pracę, która niestety nie zaowocuje efektami. I może być taka sytuacja, że przychodzi do nich pewnego rodzaju zewnętrzny inwestor, tak zwany, powiedzmy, anioł biznesu, to się ładnie nazywa, i mówi im: słuchajcie, ja wierzę w wasz pomysł, ja uważam, że to, co robicie, ma sens zadziałać, chciałbym zainwestować w wasze przedsięwzięcie 1 000 000 2 czy 5 000 000 złotych, bo często o takich pieniądzach tutaj rozmawiamy. No i szanowni Państwo, tu się pojawia problem natury prawnej, mianowicie taki zewnętrzny inwestor nie jest w stanie zainwestować w jednoosobową działalność gospodarczą. Ja na co dzień robię tego typu procesy i bardzo często wcześniej
taką jednoosobową działalność gospodarczą, na przykład przekształcamy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bo pozyskanie kapitału na gruncie prawnym do spółki z o.o. jest dużo prostsze. Dlaczego? No bo bardzo często działa to tak, że inwestor obejmuje udziały w naszej spółce, przepraszam, czy jakąś część tych udziałów, wnosi do niej kapitał, no i bardzo często wstawia od siebie jakąś zaprzyjaźnioną osobę, na przykład do rady nadzorczej, żeby patrzyła, czy ten nasz biznes jest prowadzony zgodnie z założeniami. Także mówiąc krótko, szansa na pozyskanie poważnego zewnętrznego inwestora, pozabankowego oczywiście mówię, na nasz pomysł, gdy prowadzimy go w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jest praktycznie zerowa. Powiedziałeś o informatykach i że się spotykasz z takimi historiami. Ja mam taką ciekawą historię osoby, mojej przyjaciółki, która samodzielnie stworzyła firmę i wypromowała markę butów, które są robione ręcznie. I tak w rozmowie zadałam jej pytanie, co by się stało, gdyby ona prowadząc działalność gospodarczą, gdyby jakby była kwestia w kwestii dziedziczenia praw do tego znaku. Czy tutaj też są jakieś z tego tytułu komplikacje, jeżeli chodzi właśnie o różnicę między działalnością a spółką? Tak, tutaj niestety no będę musiał znowu wrzucić ten przysłowiowy kamyczek do ogródka działalności jednoosobowej gospodarczej, mianowicie, szanowni państwo, kwestia dziedziczenia, kwestia sukcesji. To są pewne tematy, których na co dzień nie chcemy podejmować, bo wydają nam się być takie odległe, takie niedzisiejsze, takie kompletnie nas niedotyczące. Ale proszę państwa, mówmy całkiem poważnie. Może być sytuacja, że przedsiębiorca, który prowadzi biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, no, po prostu odejdzie w wyniku różnych losowych zdarzeń. I co wtedy się dalej dzieje? Na gruncie prawnym i finansowym robi się bardzo duży problem, jeżeli jego rodzina czy spadkobiercy chcieliby kontynuować tą dobrą z sukcesami działalność gospodarczą, którą ten spadkodawca po sobie pozostawił. Proszę państwa, nie ulegajmy pewnej takiej błędnej narracji. Owszem, od kilku lat, bodajże od roku 2018, mamy tak zwaną ustawę o zarządzie sukcesyjnym osoby fizycznej w przypadku śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy, ale ta ustawa, ona nie rozwiązuje wszystkich problemów z dziedziczeniem biznesu. Owszem, zgodzę się, że ona jest początkiem do pewnych dobrych przepisów, które powinny zaraz zostać gdzieś tam tworzone, uchwalane, ale ona nie rozwiązuje wszystkich problemów. Dzisiaj mamy sytuację, że w przypadku śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy faktycznie może być taka osoba jak pewien tak zwany zarządca sukcesyjny, która przez pewien czas, najczęściej kilkanaście miesięcy, niejako kontynuuje działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy, ale po określonym czasie ta osoba musi się określić, czy chce dalej kontynuować tą działalność, czy chce tą działalność, mówiąc kolokwialnie, spieniężyć i zamknąć. Kontynuacja biznesu po zmarłym jednoosobowym przedsiębiorcy jest dzisiaj bardzo trudna na gruncie prawnym i finansowym, choć i tak jest troszeczkę lepiej niż jeszcze kilka lat temu, gdzie w momencie śmierci przedsiębiorcy cały biznes tak naprawdę praktycznie przestał istnieć. Dzisiaj to tak jest troszeczkę lepiej zrobione. Spółki ten problem rozwiązują. Szanowni państwo, jeżeli mamy na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i odpukać, osoba, która jest udziałowcem czy w zarządzie takiej spółki, odejdzie, mówiąc kolokwialnie, to sama spółka jako przedsiębiorca istnieje dalej. Wszystkie umowy prawne. Wszystkie prawa do znaków. Prawa do znaków, oczywiście, umowy prawne, wierzytelności, jakieś koncesje, zezwolenia, decyzje. Wszystko, co ta spółka posiada, istnieje dalej, więc jest zachowana pewna ciągłość. Oczywiście w miejsce zmarłych udziałowców najczęściej wchodzą jego spadkobiercy czy jakieś inne wskazane osoby. One powołują nowy zarząd, ale jeżeli są to osoby, które mają pewną smykałkę biznesową, to jest dużo wyższe prawdopodobieństwo, że ta działalność będzie dalej z sukcesami kontynuowana. Niestety jednoosobowa działalność gospodarcza nie przewiduje takich łatwych możliwości w zakresie sukcesji biznesu. Jest to niewątpliwie bardzo ważna rzecz, którą brałbym pod uwagę. Po ostatnich zmianach przepisów Polski Ład zmieniła znacznie się składka zdrowotna. Czy ona w tej chwili jest wadą, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą? Jakbyś mógł powiedzieć, jak ta zmiana wpłynie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej? Tak, szanowni państwo, opłacalność prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej od roku 2022 mocno spada w związku z prowadzeniem właśnie nowej składki zdrowotnej, czy mówiąc ściśle, nowego mechanizmu jej wyliczania. Powiem w bardzo dużym uproszczeniu, do końca roku 2021 efektywnie składka zdrowotna jednoosobowego przedsiębiorcy kosztowała miesięcznie 53 zł, była to pewna stała, zryczałtowana
Kwota od roku 2022 składka zdrowotna jest skorelowana z dochodem bądź przychodem przedsiębiorcy w zależności od formy opodatkowania i licząc lekko, przy bardzo wielu biznesach ta składka zdrowotna może wynosić nawet 2, 3 czy 4 tysiące złotych miesięcznie, więc zdecydowanie obniża to rentowność prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w roku 2022. Czyli się dużo zmieniło. Teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do tematu dotyczącego spółek ZOO. Jak byś podsumował krótko korzyści, jeśli byśmy zdecydowali się na prowadzenie spółki? Tak, korzyści w spółce ZOO są często dokładną odwrotnością wad w jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli moim zdaniem podstawową korzyścią prowadzenia biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewielkie czy wręcz zerowe ryzyko wspólników. Przy spółce ZOO wspólnicy nie odpowiadają w ogóle za zobowiązania spółki na gruncie prawnym czy finansowym. Mówiąc kolokwialnie, oni mogą stracić tylko tyle pieniędzy, ile zainwestowali w tę spółkę. Gdy spółka będzie miała problemy prawne czy finansowe, wspólnik za to w ogóle nie odpowiada, więc tutaj ma ten spokojniejszy sen. Oczywiście warto powiedzieć w tym miejscu o jednej rzeczy, bo przy takich niewielkich spółkach ZOO, jak ja to nazywam spółkach ZOO rodzinnych, bardzo często udziałowcy i zarząd to są te same osoby, czyli po prostu członkowie rodziny. I tutaj należy sobie to powiedzieć, że członkowie zarządu jednak ponoszą jakąś odpowiedzialność, bo niektórzy myślą, że jej nie ma. Jest to nieprawda. Jeżeli spółka ma problemy prawne czy finansowe i nie ma majątku wystarczającego na spłatę czy na obsługę zadłużenia u swoich wierzycieli i okaże się, że spółka ma permanentne problemy finansowe, czyli miesiąc w miesiąc wykazuje stratę, ma tak zwane ujemne kapitały, to jest moment, kiedy członek zarządu powinien uruchomić pewne postępowania upadłościowe. Jeżeli tego nie zrobi, jeżeli naiwnie wierzy, że sytuacja się poprawi, to później wierzyciele mogą, w wyniku różnych postępowań oczywiście, próbować sięgać do majątku prywatnego członków zarządu. O tym oczywiście należy pamiętać. I jeszcze drugie zdanie, bo zapytałaś o drugą zaletę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dużo łatwiejsze dziedziczenie czy sukcesja. To, co mówiliśmy przy jednoosobowej działalności, przy spółce działa dokładnie inaczej, dokładnie odwrotnie, czyli w razie śmierci wspólników czy zarządu spółki ZOO biznes jest kontynuowany, bo spółka jest przedsiębiorcą sama w sobie, we własnym imieniu, więc tutaj łatwiej zachować ciągłość biznesu w razie śmierci przedsiębiorcy czy w razie śmierci wspólnika prezesa. A jeśli chodzi o koszty związane z takim, żebyśmy założyli tą spółkę, czy one są istotne, czy to są takie niskie koszty, takie przy działalności? Tutaj trzeba sobie, szanowni Państwo, uczciwie powiedzieć, że one są jednak troszeczkę wyższe. Spółkę ZOO możemy powołać na różne sposoby. Opcją najtańszą, opcją najprostszą i najszybszą jest uruchomienie takiej spółki przez internet. I tutaj te koszty rzeczywiście wydają się nie być ogromne. Dlaczego? Sama opłata sądowa to jest 350 zł. Nie jest to opłata duża pod kątem założenia nowej spółki. Oczywiście mogą pojawić się jakieś koszty obsługi prawnej, jeżeli poprosimy specjalistów o pomoc w otworzeniu spółki, to tutaj oni jakąś fakturę oczywiście wystawią. Do spółki musimy wnieść kapitał zakładowy. On minimalnie wynosi obecnie 5 tysięcy złotych i większość małych firm faktycznie w taki kapitał zakładowy swoje spółki wyposaża. Oprócz tego mamy podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% kapitału zakładowego, więc przy 5 tysiącach złotych to jest kwota kilkudziesięciu złotych. Więc same koszty założenia takiej spółki faktycznie nie są duże. Tutaj od razu przejdę do Twojego kolejnego zagadnienia. Tak, koszty księgowości. Szanowni Państwo, spółka ZOO bez względu na wielkość prowadzonego biznesu jest zobowiązana prowadzić tak zwaną pełną księgowość, czyli po prostu pełne księgi rachunkowe. I tutaj nie oszukujmy się, pełna księgowość zawsze jest droższa niż prowadzenie uproszczonej formy rozliczeń typu podatkowa księga przychodów i rozchodów. Czyli płynnie wszedłeś w kolejne pytanie, które chciałam Ci zadać, bo chciałam powiedzieć, żebyś powiedział o wadach, czyli pierwsza wada, że ta księgowość będzie droższa. A jeśli chodzi o podatki, czy tutaj będzie to korzystniejsze, czy korzystniejsze? To wszystko to zależy, wiesz. Sama spółka ZOO, taka nowo powołana spółka ZOO, płaci podatek CIT, podatek korporacyjny. On wynosi 9% dla nowych spółek, czy dla takich spółek, których przychody nie przekraczają 2 miliony euro rocznie, czyli ten limit przychodowy moim zdaniem jest całkiem sensowny, całkiem rozsądny. Ale szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, to jest podatek spółki, podatek korporacyjny. Spółka po zapłaceniu podatku ma pieniądze, ale to nie są pieniądze wspólnika. Niektórzy myślą, że te pieniądze już wspólnik może do prywatnej kieszeni wytransferować i łączne efektywne opodatkowanie jest tylko 9%. Niestety tak prosto to nie działa.
takim najbardziej standardowym modelu, gdybyśmy chcieli jako wspólnicy wypłacić ze spółki zyski, no to moglibyśmy zrobić to w formie dywidendy. I tutaj, szanowni państwo, pojawia nam się tak zwane podwójne opodatkowanie. Oczywiście podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym, bo w sensie prawnym raz podatnikiem jest spółka, raz podatnikiem jest wspólnik, ale w sensie ekonomicznym pewna zarobiona przez spółkę kwota pieniędzy raz jest opodatkowana na poziomie spółki podatkiem 9% CIT, a następnie przy wypłacie dywidendy wspólnik płaci 19% PIT. Efektywnie przy małej spółce ZO daje to około 26% tego efektywnego podwójnego opodatkowania. To może pokażemy to na przykładzie, żeby można było zauważyć różnicę. Dobrze, no to pokażmy to w takim razie na przykładzie. Szanowni państwo, przestudujmy sobie razem tutaj pewien prosty przykład. Zacznijmy od sytuacji, gdy mamy spółkę tą niewielką, która płaci 9% podatek korporacyjny. Wyobraźmy sobie sytuację, że spółka osiągnęła zysk brutto, czyli przed opodatkowaniem w kwocie 1 milion złotych. Spółka od tego miliona płaci 9% podatku dochodowego, czyli 90 tysięcy złotych. Zysk netto, czyli zysk po podatku dochodowym w spółce, to jest 910 tysięcy i załóżmy, że cały zysk wspólnik chce sobie wypłacić w drodze tak zwanej dywidendy. To od tych 910 tysięcy wspólnik musi zapłacić 19%, czyli 172 tysiące 900 złotych, no i do jego kieszeni trafia 737 tysięcy i 100 złotych. Efektywnie daje to około 26% no, tego podwójnego opodatkowania. Przy spółce, która jest na podatku dochodowym 19%, czyli przy tych większych spółkach, sytuacja wygląda dosyć podobnie, tylko że podatek dochodowy spółki to jest 190 tysięcy, zatem zysk netto w spółce to jest 810 tysięcy. Jeżeli wspólnik wypłaci sobie taki zysk tytułem dywidendy, zapłaci od tego podatek 153 tysiące złotych, a w jego prywatnej kieszeni zostanie 656 tysięcy, więc w tym przypadku tak zwane podwójne opodatkowanie wynosi około 34%. Przejdźmy teraz do kwestii ZUS-u. Jakbyś mógł poruszyć temat kwestii jednego wspólnika w spółce, jak wygląda wtedy rozliczenie ZUS-u, a jak wygląda rozliczenie w momencie, gdy mamy już kilku wspólników. Opowiedz o ZUS-ie z uwzględnieniem zmian w podatkach od 2022 roku w spółkach. Tak, struktura, w której spółka ZO ma tylko jednego, jedynego wspólnika, jest to tak zwana jednoosobowa spółka ZO, nie jest korzystna pod kątem składek społecznych i zdrowotnych. Dlaczego? Dlatego, że dla celów składek społecznych i zdrowotnych wspólnik jedyny w spółce ZO jest traktowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i podlega pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To też najczęściej robi się taką strukturę, gdzie wspólników jest co najmniej dwóch. Na przykład ten wspólnik wiodący ma 90% udziałów, a wspólnik dodatkowy ma 10%. To jest dużo bardziej efektywne. Natomiast zapytałaś, co się zmieniło w roku 2022. W przypadku udziałowców nic się nie zmieniło, bo w zasadzie cały czas to tak działało. Natomiast od roku 2022 członkowie zarządu i prokurenci również są tytułem do ubezpieczeń zdrowotnych. Jeżeli mamy członków zarządu czy prokurentów w spółkach, którzy na podstawie uchwały sprawują swoje funkcje i osiągają z tego tytułu wynagrodzenie, to od ich wynagrodzenia w roku 2022 no, niestety, ale trzeba naliczyć 9% składkę zdrowotną. Także jest to realna podwyżka w stosunku do przepisów ubiegłorocznych. Przejdźmy teraz do tematu związanego z zamknięciem spółki, czy też z zamknięciem działalności gospodarczej. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwiema formami? Tak, różnice są dosyć znaczne, bo działalność gospodarczą zamyka się praktycznie tak samo prosto i bezkosztowo, jak się ją otwiera. Czyli możemy zrobić to przez internet, trwa to dosłownie kilka minut i kosztuje dosłownie zero. Więc zamknięcie działalności gospodarczej jest procesem bardzo, bardzo prostym. W przypadku spółek niestety nie działa to tak prosto. Ja to się tak zawsze uśmiecham, że z otwieraniem i zamykaniem spółek to jest troszeczkę tak jak z drogą jednokierunkową. Gdy jedziemy samochodem drogą jednokierunkową, no to do przodu jedzie się prosto i przyjemnie. Jeżeli mielibyśmy się wycofać z takiej drogi, no to robi się problem, bo tamujemy ruch, ludzie na nas trąbią, jest to proces dosyć skomplikowany. Ze spółkami jest generalnie dosyć podobnie, czyli samo otworzenie spółki z o.o. to jest proces kilku dni i kosztuje 350 zł, więc wydaje się to dosyć proste i przyjemne. Natomiast likwidacja spółki najczęściej, no to już nie jest oczywiście 3 dni, tylko najczęściej trwa około 4 do 6 miesięcy, bo cały proces likwidacyjny tyle właśnie trwa, no jest to proces droższy. Musimy tutaj opublikować w KRS-ie, w monitorze sądowym i gospodarczym pewne dokumenty, ale samo sporządzenie uchwał likwidacyjnych no, najczęściej wymaga konsultacji z kancelarią prawną, więc ten proces jest procesem bardziej złożonym, bardziej czasochłonnym, no i niestety również droższym. Mamy też zmianę w składce NFZ w spółkach.
Czy mógłbyś powiedzieć, jak wygląda ta zmiana, jak ona wejdzie w życie już w 2022 roku? Tak, przed chwilą krótko o tym wspomniałem, więc teraz niejako to powtórzę. Od roku 2022 członkowie zarządu w spółkach kapitałowych, ale również prokurenci, stanowią tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Czyli jeżeli mamy członka zarządu, który działa w tej spółce na podstawie uchwały, najczęściej jest to uchwała wspólników, ewentualnie rady nadzorczej, w przypadku prokurenta, no to prokurent może sprawować swoją funkcję na podstawie uchwały zarządu, to jeżeli takie osoby pobierają wynagrodzenie z tytułu pełnionych przez siebie funkcji, to w roku 2022 to ich wynagrodzenie, no niestety, jest oskładkowane 9% składką na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tego nie było dotychczas. A teraz, gdybyśmy jednak zdecydowali się na to, żeby naszą działalność gospodarczą, z naszej działalności gospodarczej, powiem tak, zrobić spółkę z o.o. Jakie są formy możliwe, żeby to przeprocesować? Tak. Jest to sytuacja bardzo możliwa, popularna. Nie ukrywam, że w ramach Polskiego Ładu dużo osób myśli o podobnych rozwiązaniach. Możliwości zasadniczo są trzy. Każda oczywiście ma plusy i minusy, bo pewnie zaraz zapytasz, która jest najlepsza. No z góry powiem, szanowni państwo, że każda ma plusy i minusy i tutaj trzeba sobie to dobrze przeanalizować. Najprostszą formą jest po prostu otworzenie nowej spółki z o.o. Czyli mam dzisiaj JDG, otwieram sobie nową spółkę z o.o. przez internet, mówiliśmy, że jest to tanie, proste i szybkie. Jeżeli mam prosty biznes usługowy, gdzie mam kilku klientów, to mówiąc kolokwialnie, ręcznie ten biznes przenoszę do spółki z o.o. Po prostu mówię swoim klientom, kochani klienci, od lutego czy od marca będę wam już wystawiał faktury jako spółka z o.o. Mam nadzieję, że nie macie z tym problemu. Oni powiedzą, oczywiście, że nie mamy, śmiało działaj jako spółka z o.o. Więc przy biznesach usługowych, które nie mają jakiegoś wielkiego majątku czy pracowników, bo głównym aktywem jest na przykład właściciel, który ma wiedzę i laptopa, taka forma otworzenia spółki z o.o. czy reorganizacji biznesu w spółkę z o.o. jest formą bardzo często najłatwiejszą, najprostszą, najtańszą, najbardziej efektywną. Natomiast jeżeli mamy trochę większe przedsięwzięcia, mamy jednoosobową działalność, gdzie są duże składniki majątku, mamy pracowników, mamy nieruchomości, mamy samochody, możemy mieć kredyty, leasingi, dużo zobowiązań, no to ta pierwsza formuła niestety nie zadziała. No, to tak nie zadziała, że idę do banku i mówię, mam kredyt w jednoosobowej działalności, chciałbym otworzyć spółkę z o.o. i przenieść ten kredyt do spółki. No jest to sytuacja absolutnie niemożliwa, więc w tym momencie przy większych biznesach mamy dwie możliwości. Pierwsza to jest aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o., czyli cały nasz działający biznes, absolutnie wszystko. Składniki majątku, jakieś wartości niematerialne, pracownicy, przenosimy ich do nowo otwartej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To nam zapewnia troszeczkę większą kontynuację umów, które dotychczas mieliśmy podjęte, ale uwaga, jest tu pewien minus, mianowicie spółka z o.o., która powstanie w wyniku aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w roku powstania i w roku kolejnym będzie płaciła 19% podatek dochodowy, a nie 9%, więc to jest dosyć duży minus, który należy rozważyć. Jest jeszcze trzecia forma, typowe przekształcenie. Przepisy kodeksu spółek handlowych pozwalają jednoosobowemu przedsiębiorcy przekształcić się w spółkę z o.o. i ta forma jest najczęściej wybierana przez osoby, które mają pewne koncesje, decyzje, zezwolenia czy licencje. Dlaczego? Dlatego, że ta forma zapewnia najlepszą sukcesję, największą, najpełniejszą. Przy przekształceniu wszystkie nasze umowy z pracownikami, z kontrahentami, z bankami, z leasingodawcami, jakieś decyzje, koncesje, prawa majątkowe, wszystko z automatu przechodzi na podmiot przekształcony, czyli na tą spółkę. Tutaj również jest coś za coś, bowiem w roku przekształcenia i w roku następnym taka spółka, no niestety, będzie płaciła 19% podatek CIT, a nie 9%, nawet jeżeli nie osiąga przychodów 2 miliony euro. Teraz wspomniałeś o przekształceniu. Komu byś zalecił właśnie taką formę? Jaki typ firmy, czy też jakie wymogi ta osoba by miała spełnić? Przekształcenie najczęściej wybierają nasi klienci, którzy dzisiaj mają w swoim biznesie jakieś koncesje, decyzje. Jeżeli mamy dzisiaj przedsiębiorcę, który ma na przykład firmę transportową, gdzie ma 100 ciężarówek, połowa jest w leasingu, ma on pewną licencję na transport drogowy, pewną koncesję na przewóz paliwa, to on, jeżeli chce zachować ciągłość biznesu, nie uzyskiwać od zera tych wszystkich zezwoleń, to musi się przekształcić. Przekształcenie ma ten jeden ogromny plus, że my naszych kontrahentów czy wierzycieli nie musimy pytać się o zgodę, a jedynie ich o tym informujemy. Więc w przypadku, gdy ktoś ma kredyty, leasingi czy działalność koncesjonowaną, licencjonowaną, przekształcenie
mimo tego, że jest procesem kilkumiesięcznym i być może też kosztownym, bo kancelaria prawna oczywiście też sobie swoje za usługę policzy, jest to proces, gdzie jest on najpełniejszy, ta sukcesja jest najprostsza, najbardziej uniwersalna, więc głównie tym ludziom bym polecał przekształcenie. A jeśli chodzi o aport, komu byś to zarekomendował? Aport i przekształcenie są o tyle do siebie podobne, że w obu tych przypadkach spółka powstała w wyniku tejże restrukturyzacji i tak płaci 19% podatek CIT. W jednym i w drugim przypadku jest to proces kilkumiesięczny, więc z doświadczenia powiem, że aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o. jest najmniej wybieraną formą, bo jak ktoś chce iść w aport i akceptuje 19% podatek CIT, to najczęściej wybiera jednak przekształcenie, bo ono zapewnia lepszą sukcesję wszystkich dotychczasowych umów prawnych czy różnych zobowiązań finansowych. W przypadku zarówno aportu, jak i przekształcenia pojawia się podatek PCC. Jaka wysokość tego podatku do zapłaty nas spotka? Tak, podatek PCC to jest podatek akcesoryjny, który się pojawia jednorazowo przy restrukturyzacji. No, co do zasady podatek PCC płacimy od kapitału zakładowego podmiotu, który tworzymy, bo należy też sobie o tym powiedzieć, nawet mając dzisiaj jednoosobową działalność gospodarczą, której majątek jest warty na przykład 1 milion złotych, my możemy przekształcić się w spółkę z o.o. i samodzielnie ustalić, jaka będzie wartość kapitału zakładowego, a jaka na przykład kapitału zapasowego. My tutaj nie jesteśmy w żaden sposób tym sztywno związani, mamy tutaj dosyć dużą swobodę. Na pewno bym powiedział, że każda reorganizacja wymaga dosyć zaawansowanej pracy na gruncie prawnym, podatkowym, rachunkowym i każda sytuacja naprawdę jest inna. A masz jakiś pomysł na to, jak to przeprocesować, żeby to nie było takie bardzo drastyczne, żeby to było płynne, no bo cały czas działamy, prowadzimy naszą firmę, żeby to nie zaburzyło całego obiegu gospodarczego? Najpełniejsza sukcesja, najpełniejsza kontynuacja jest no przy przekształceniu. Dlaczego? Dlatego, że przekształcenie co prawda trwa, z doświadczenia mogę powiedzieć 2 do 4, 5 miesięcy, bo to przechodzi przez Krajowy Rejestr Sądowy, ale tak długo, dopóki się nie przekształcimy, cały czas istnieje JDG. W dniu przekształcenia JDG przestaje istnieć, ale już zaczyna istnieć podmiot przekształcony, więc praktycznie mamy pełną kontynuację, ani dnia, ani godziny nie ma, że nie mamy żadnego podmiotu. W momencie, w którym przekształcenie jest procedowane w sądzie, my cały czas działamy, tylko że w dotychczasowej szacie prawnej, czyli właśnie JDG. Samir, dziękuję Ci bardzo za przybliżenie zalet i wad zarówno działalności gospodarczej, jak prowadzenia spółki z o.o. Myślę, że teraz dla naszych widzów ten temat już jest bardziej przejrzysty i ta decyzja będzie zdecydowanie łatwiejsza. Dziękuję Anita uprzejmie za zaproszenie. Dziękuję serdecznie Szanowni Państwo. Zachęcamy Państwa do śledzenia bloga mBanku i kanałów social media, a dla tych, którzy poszukują profesjonalnej obsługi księgowej, zachęcam do zapoznania się z ofertą mksięgowości w mBanku. Dziękuję bardzo i do widzenia.